właśnie siedzę w samochodzie. Jedziemy do Bielska-Białej. Zamieniłam Maćka tutaj, tak. Wymieniłam go na młodszego ziomka i na drugiego jeszcze młodszego ziomka. Do Bielska zazwyczaj jeżdżę w jednym celu i to tym celem są włosy. Zmienię kolor włosów i zetnę włosy. Tak. Udało się. Dojechaliśmy. Jesteśmy na miejscu. My jesteśmy już na miejscu, zaraz przechodzimy do wszelkich działań. Ja Wam jeszcze pokażę tutaj, zanim ściągniemy doczepy, bo ja ich nie podciągałam zaledwie przez miesiąc, tak mi rosną szybko włosy. No i nie ściągałam ich celowo, no bo wiedziałam, że po prostu przyjadę tu i będziemy się bawić dalej, więc zaraz ściągniemy doczepiane włosy, będziecie mogli zobaczyć, ile moich włosów jest, jakie one są długie i tak dalej. I zobaczycie, co będziemy robić z nimi dalej. Włosy wyglądają tak. Są gładziusieńkie, nie ma nic uszkodzonego. Żadnych dziur nie ma. Wszystko wygląda idealnie. My tu sobie to ściągamy i za chwilę zobaczycie, jak to będzie wyglądało po całkowitym ściągnięciu, czyli tylko moje włosy, tylko moje włosy. No ja też czuję, że jak odrastałem, to nic mnie nie boli. Wiesz, nic nie ciągnie, nie? Tak, to jest podobna zasada jak przy zakładaniu rzęs, tak? Jak masz źle założone rzęsy, dzieją się rzeczy straszne. Jak masz dobrze założone rzęsy, nic się nie dzieje. Co jest, że tak no. Powiem, sztuczne, to jest ta sama zasada. No. Jak jest coś dobrze zrobione, tak. To nie niszczy, prawda? Chciałam jeszcze powiedzieć, że to jaki zakłada się gatunek włosów ma ogromne znaczenie z tym, jak one grają potem z naszymi włosami i reagują na pielęgnację i co się z nimi dzieje właśnie. Podczas noszenia. I moje włosy to były włosy, znaczy to są włosy słowiańskie, nasze polskie. Nasze polskie włosy, które wcześniej nie były poddawane żadnemu farbowaniu i tak dalej. Dziewicze włosy. Nie są to włosy z przemytu, słuchajcie. Dobrze, mamy całkowicie ściągnięte włosy. Nie ma tam już nic doczepionego. Zaraz Wam pokażę, ile ich jest. Tak. Nie ma jakiegoś dramatu. Bo tak mi zarzucaliście, że ja nie mam swoich włosów w ogóle, to coś tam mam, no. Jest tak lekko, ale coś tam jest. Za chwilę będzie jeszcze lżej. Nigdy nie zmieniałam koloru włosów, to znaczy oczywiście tylko z mojego oryginalnego koloru, jakim był ciemny brąz i tak całe życie farbuję na czarno, więc chciałabym coś zmienić, a potem zmienić znowu. I zmienić znowu. I tak całe życie. I tak całe, tak. Sprawdzimy, w jakim kolorze będzie mi dobrze. I na taki zmienimy, na blond. Czarne czy czarne? Tak, zrobimy czarne czy białe. A specjalnie się też nie malowałam. Właśnie, bo nie malowałam się. Mam tylko przypudrowaną lekko twarz transparentnym pudrem. Po to, żeby zobaczyć, jaki kolor mi będzie pasował. Bo jakbym się pomalowała, to potem zupełnie inaczej kolory wyglądają. Tak. A tak przynajmniej będę wiedziała, czy taki dany kolor naprawdę mi pasuje. Ja nie znam osoby, która w tym wygląda dobrze chyba. Czyli nie zostanę Shakirą dzisiaj. Jakbym miała taki zielony płaszcz do tych włosów na przykład, jakby wybiły. No kurde. I jest zupełnie co innego. To miałoby szansę się obronić, muszę powiedzieć. Teraz jak z mangi trochę. Ładnie, nie? Nawet z kolorem. No bo to jest bardzo podobny do mojego naturalnego koloru, kolor włosów. No i mam włosy. Już. Wyglądam jak moja mama. A to też taka fryzura la Shakira. Nie, to wiesz, że a Shakira ma swoje włosy? Ja wiem, kto ma. Magda Gessler ma swoje włosy. Bezos. Fajne jest też to, jak bardzo się kolor oczu zmienia pod wpływem koloru włosów. I jak się zmienia kolor włosów, też często trzeba całą garderobę wymienić. Możesz sobie usiąść. Dobrze. Czyli my teraz zaczniemy od czego? Od obcięcia z grubsza. Dobrze. Ale jakby tak obciąć, to byłoby git, nie? Tak? Tak?
A tak. Masz tam maszynkę, tak? No! Spoko. Kręć tam z tyłu. Tak, żeby było widać, ile pójdzie. Ale to tak. Ile? Ta-dam! Okej. Dajemy tę kopertę na pamiątkę? Nie! Ja, jakie krótkie! Jakie śmieszne! Nie! Ja nigdy nie zaliczałam żadnych etapów, wiem, na całej głowie. Więc to jest dla mnie wszystko takie nowe. Jestem Rudzielcem. Ja dzisiaj celowo się nie malowałam, tylko właśnie przypudrowałam twarz, bo chciałam zobaczyć, jaki kolor tak naprawdę do mnie pasuje. No i też dlatego, że było wcześniej rano i nie chciało mi się, no, po prostu. Ja jestem mega podjarana, bo ja nigdy w życiu nie miałam jasnych włosów. Moje najjaśniejsze włosy to był mój naturalny kolor, czyli taki ciemniejszy brąz, no jaki brąz, no, z ciepłymi refleksami. I no nigdy nie byłam koło tego, nigdy. Najbliżej koło tego koloru byłam śpiąc z Maćkiem. Ja pierdolę, Mariusz, chcę mieć z sobą 500+. Jakieś wieżdy. To jest to właśnie, proszę Państwa. Proszę zauważyć, jakie ładne mamy ombre. Tak. Przepiękny, w ogóle taki naturalny, rudy sztosik. Tylko że moja twarz w tym odcieniu jest trupio blada, proszę Państwa. I no nie. Tak jak nie można. Cześć, to ja. Poznajesz mnie? Włosy sobie zepsułaś. Sam sobie zepsułeś włosy. Taki ładny, równy, czarny kolor miałaś. Chciałbyś mieć no takie właśnie. Włosy. Bez lipy, bez lipy. Jezu, a ty Monek, nie widząc mnie jeszcze powiedział, ale mamusia, to nie będziesz miała czarnych włosów, bo ja lubiłem czarne. Tak, to jest taki słodki. Jesteś ciekawa, Ola, co to będzie? Tak! Bardzo! Ale jestem teraz takie Kinder Bueno trochę. No w sumie ciasko, karmel, czekolada. Tak. Piliście kiedyś takie kakao, ale zrobione z łuski kakaowej? Piliście łuskę kakaową? Dajcie znać w komentarzu. Nadal nie wiem, co to za kolor. No to my teraz czekamy na efekt końcowy. Jest już bliżej niż dalej, na pewno. Teraz nakładamy Olaplex i pójdziemy jeszcze podciąć włosy. I co? Widzisz różnicę? No już. I teraz powiedzcie mi, czy to była dobra decyzja waszym zdaniem, czy nie. Ja się bardzo cieszę. Bardzo mi się podoba ten kolor. Jestem ciekawa, jak on będzie pracował razem z moimi włosami, jak to będzie wyglądało przy zmywaniu. Co mnie jeszcze cieszy, że mam tylko teraz swoje włosy i będę mogła je bardzo mocno odżywić. A potem być może znowu przedłużę włosy i wtedy będziecie mogli zobaczyć ten efekt przedłużenia, jak on naprawdę wygląda i ile on daje na włosach. Chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli chcecie takie piękne włosy, albo oczywiście włosy przedłużone, to nigdzie indziej, tylko Bielsko-Biała. Słuchajcie, tutaj przyjechałam z Warszawy, więc to znaczy, że warto. Bielsko-Biała, salon Aniki, Coca-Cabana Studio. Koniecznie wbijajcie. Oczywiście wszystko znajdziecie w opisie. A tymczasem ja będę się cieszyła swoją nową fryzurą. No, to do zobaczenia.
To jest dobra stylowa na Sylwestra? Ej, jestem jak Gosku. Dzień dobry, to nowa ja!